Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym odcinku. Dzisiaj zapraszam na książkowy tag. A będzie to tag stworzony przez Agnieszkę z kanału Panna Sasna, książkowe gwiazdozbiory Book Tag. Oczywiście zachęcam Was do obejrzenia tego tagu w wersji Agi, do oryginalnej wersji. Link na pewno znajdziecie na dole w opisie. Natomiast jeżeli chodzi o mnie, to zdecydowałam się zrobić ten tag, ponieważ nie nazwałabym siebie zodiakarą, ale tak wiecie, dla zabawy, dla swojej własnej przyjemności. Czasem coś tam czytam, czasem się śmieję z różnych cech charakteru danego znaku zodiaku. Znam też te swoje trzy podstawowe znaki zodiaku, wiem mniej więcej co i jak, także no gdzieś tam powiedzmy jestem w miarę w temacie, natomiast no nie traktuję tego jakoś super poważnie, ale tak właśnie dla zabawy i dla przyjemności czasem sobie po prostu takie rzeczy sprawdzam i pomyślałam, że z tego samego powodu również zrobię ten tag książkowy. Tag zawiera 12 pytań, ponieważ mamy 12 znaków zodiaku, a właściwie mieliśmy 12 znaków zodiaku, ponieważ ostatnio gdzieś widziałam informację, że uwzględniono nowy znak zodiaku, 13, a właściwie on jest pomiędzy chyba strzelcem, a koziorożcem i jest to wężownik i według tych nowych zasad ja właśnie nie jestem strzelcem, bo jestem zodiakalnym strzelcem, tylko wężownikiem, ale też przeczytałam, że to się odnosi tylko do osób urodzonych po 2000, nie wiem, chyba 15 czy 16 roku, także myślę, że bezpiecznie mogę powiedzieć, że mój znak zodiaku to strzelec, aczkolwiek zaczniemy sobie od początku roku, czyli od koziorożca. Koziorożcem akurat jest mój mąż i to jest taka mieszanka wybuchowa, bo jednak strzelec taki dosyć spontaniczny, wiecie, żądny przygód i taki twardo stąpający po ziemi praktyczny koziorożec, to jest naprawdę duże wyzwanie. Natomiast jeżeli chodzi o koziorożca, to Agnieszka przyporządkowała tutaj kategorię książka, która zmusiła Cię do głębszych myśli. I z takich dosyć nowych książek, książek, które przeczytałam stosunkowo niedawno, to na pewno będzie książka Ja, która nie poznałam mężczyzn, Jacqueline Hartman. To jest nowość na naszym rynku wydawniczym, natomiast sama książka powstała pod koniec lat 90., także ogólnie nowa nie jest. I ona opowiada historię 40 kobiet zamkniętych w pewnego rodzaju więzieniu, które nie wiedzą, jak się tam znalazły, nie wiedzą właściwie, co tam robią, właściwie nic nie wiedzą, a jakieś takie ślady dawnego życia, takiego normalnego życia, gdzieś tam już zacierają się w ich pamięci. Natomiast główna bohaterka i narratorka w ogóle tego poprzedniego życia nie zna, ponieważ ona jest dużo młodsza od tych innych więźniarek. I pewnego dnia dzieje się coś dziwnego, że nagle wszystkie te więzienne kraty zostają otwarte i one odzyskują wolność. I to jest książka, która zadaje bardzo dużo pytań, bardzo, bardzo dużo niejasnych rzeczy jest w tej książce i absolutnie żadnych odpowiedzi. Także wyobrażam sobie, że dla wielu ludzi ona jest po prostu frustrująca i no i rozumiem skąd te negatywne recenzje, bo ja też po jej przeczytaniu nie wiedziałam co myśleć, byłam strasznie skołowana. Ale uważam, że właśnie jej siłą jest to, że ona żadnych odpowiedzi nie daje i jest całkowicie otwarta i wszystko zależy tylko od naszej interpretacji. No i długo o tej książce myślałam, myślę do tej pory, także myślę, że jest to właśnie idealna pozycja, jeżeli chodzi o książkę, która zmusiła mnie do myślenia, także to z nowości. A druga książka, już nieco starsza, którą czytałam parę lat temu, która też no, wywarła na mnie ogromne wrażenie i też do wielu refleksji mnie zmusiła, to książka Głód, pamiętnik mojego ciała, Roxane Gay. To jest dosłownie taki pamiętnik autorki, która przez całe swoje życie zmagała się z otyłością, ale nawet nie ta otyłość była jej jakimś osobistym problemem, tylko to, jak postrzegają ją ze względu na to ludzie. I to jest taka książka, która zmusiła mnie do myślenia pod kątem tego właśnie, jak my jako społeczeństwo traktujemy osoby otyłe, co o nich mówimy, jak o nich myślimy, jak w ogóle właściwie o nich nie myślimy, jeżeli chodzi o jakieś takie rzeczy dostępne w przestrzeni publicznej, jak bardzo świat jest nieprzystosowany też do osób otyłych. Ale też tutaj bardzo ważnym fragmentem, bardzo ważnym takim momentem w życiu autorki jest to, w którym momencie ona właściwie zaczęła jeść bardzo, bardzo dużo, w którym momencie zaczęła przybierać na wadze i dlaczego zaczęła to robić, bo poniekąd można powiedzieć, że było to intencjonalne, jeżeli chodzi właśnie o Roxane Gay. Także to też jest taka książka, która no, dała mi bardzo, bardzo dużo do myślenia i zupełnie zmieniła moje postrzeganie na pewne sprawy. Także też, jeżeli jeszcze nie czytaliście, to bardzo Wam tę książkę polecam. Drugi znak zodiaku to oczywiście wodnik. Mnie wodnik kojarzy się z takimi osobami bardzo ambitnymi, inteligentnymi. Natomiast Agnieszka tutaj przypasowała kategorię książka, w której pojawia się motyw sztuki. I jeżeli chodzi o takie książki, to długo się zastanawiałam, ponieważ szczerze mówiąc nie pamiętam aż tak dużo takich książek, ale przypomniałam sobie, że w jednej z moich ulubionych książek, czyli W jesieni Alice Smith, jest taki bardzo szeroki motyw sztuki, ponieważ jeden z wątków dotyczy tutaj pewnej malarki i to jest taki dosyć ważny wątek, który się tutaj przeplata, także myślę, że Alice Smith zdecydowanie tutaj pasuje ze swoją książką Jesień. Oczywiście poza tym motywem sztuki takiej malarskiej mamy tutaj bardzo dużo różnych odniesień do literatury, do muzyki, także do różnych innych rodzajów sztuki. I tych nawiązań tutaj jest bardzo dużo, tak dużo, że jestem pewna, że
Będzie Wam ciężko wyciągnąć wszystko przy pierwszym czytaniu. Ja sama też nie byłam w stanie i później dopiero czytałam jakieś recenzje, jakieś opinie. No i słuchałam tych rzeczy i mówiłam, rzeczywiście, faktycznie tak było, bo sama po prostu, no jest tutaj tego tyle, że naprawdę ciężko wyciągnąć te wszystkie jakieś takie smaczki, które Alice Smith zawarła w tej powieści. Jest to wymagająca książka, ale jednocześnie przepięknie napisana. Również mimo tego, że jest właśnie wymagająca, to też czyta się ją bardzo dobrze. To znaczy ona nie jest jakaś taka męcząca czy nużąca. Także no też, jeżeli lubicie taką literaturę piękną, naprawdę piękną przez duże P, to bardzo Wam polecam Jesień Alice Smith. Ja do tej pory przeczytałam tylko dwie części tej tetralogii o porach roku. No i jesień podobała mi się zdecydowanie bardziej niż zima. Ale też przyszła mi do głowy książka, która również jest bardzo mocno zakorzeniona w sztuce, a jest to książka Patti Smith, Poniedziałkowe dzieci. No, Patti Smith sama jest artystką, co prawda bardziej jeżeli chodzi o muzykę i może też o poezję poniekąd. Natomiast no tutaj przeplata się cała taka, wiecie, bohema artystyczna w tej książce. Lata 60. i 70. w Stanach Zjednoczonych, także też no tej sztuki w takim kontekście bardziej może muzycznym jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo dużo i też jest to bardzo dobra książka, szczególnie jeżeli postać Patti Smith Was interesuje, no to też myślę, że warto się zainteresować i też bardzo mi do tej kategorii pasuje. Troszeczkę pod po prostu innym kątem i innym pojęciem sztuki. Kolejny znak zodiaku to ryby i pod rybami kryje się romans, który pokochałaś. I ja lubię sobie czasem sięgnąć po jakiś fajny romans. Lubię się czasem właśnie odstresować, czytając romanse. Przypomniałam sobie, że w zeszłym roku przeczytałam świetny romans, taki młodzieżowy i była to książka Lepiej niż w filmach. To była taka bardzo urocza, bardzo słodka historia, no takiego można powiedzieć pierwszego zakochania, taka bardzo szkolna. Ona mnie trochę cofnęła w czasie właśnie do takich, no moich lat, powiedzmy sobie, gdzieś tam gimnazjalno-licealnych. Bardzo dobrze mi się ją czytało, ona w ogóle nie jest jakaś pretensjonalna, to zachowanie nastolatków tutaj jest bardzo wiarygodne. Jest taka po prostu mega miła do czytania. Także jeżeli macie ochotę na coś takiego absolutnie odprężającego, ale właśnie gdzie romans gra główną rolę, no to myślę, że Lepiej niż w filmach może Wam się spodobać. A też tutaj jest bardzo dużo odniesień, zgodnie z tytułem, właśnie do różnych filmów i są to głównie komedie romantyczne. Także też może, jeżeli macie w planach jakiś taki filmowy wieczór, to ta książka zainspiruje Was do obejrzenia któregoś z filmów, który nasza bohaterka ma na swojej liście. Dalej mamy Barana. I książkę, która w jakiś sposób na mnie wpłynęła, chyba ze względu na to, że Barany są takie władcze, przywódcze, tacy urodzeni liderzy dosłownie. I powiem Wam szczerze, że miałam problem z tą kategorią, ponieważ generalnie, o ile książki ogólnie wpłynęły na moje życie i gdzieś tam mnie ukształtowały, to ciężko mi wskazać jakąś taką jedną, która bardzo na mnie wpłynęła. Nie mogę sobie po prostu przypomnieć książki, która by jakoś bardzo wpłynęła na moje życie pod tym względem, że coś by się w nim strasznie diametralnie zmieniło. Dlatego pomyślałam tutaj bardziej o książce, która wpłynęła na mnie na tyle mocno, wywołała we mnie na tyle silne emocje, że na przykład przy niej płakałam, bardzo długo o niej myślałam, bardzo ją przeżywałam. I taką książką niewątpliwie był 11 września, dzień, w którym zatrzymał się świat. To jest reportaż dotyczący 11 września oczywiście, ale jest to reportaż, który skupia się wyłącznie na tym dniu, więc też nie mamy tutaj jakiegoś takiego kontekstu historycznego, nie mamy tutaj za bardzo o Al-Kaidzie jako takiej, tylko właśnie jest skupienie dokładnie na tym, co się wydarzyło. Takie sprawozdanie, dosłownie minuta po minucie, co się tego dnia działo, ale też jest to taki troszkę hołd złożony ofiarom, bo tutaj autor bardzo mocno kładzie nacisk właśnie na ofiary, kim byli, przytacza rozmowy z ich bliskimi, przytacza też różne takie ostatnie słowa, które ci ludzie wypowiedzieli. No jest to naprawdę coś niezwykle poruszającego i to jest taka książka, która wywołała we mnie masę emocji i naprawdę jest to bardzo, bardzo rzetelny reportaż właśnie pod kątem tego jednego dnia, bo on jest naprawdę tak szczegółowy, że nie wiem, czy potrzebujecie więcej informacji na temat konkretnie tego dnia, oprócz tego, co jest w tej książce, oczywiście pomijając kontekst historyczny, no bo wiadomo, że dobrze byłoby sobie te informacje z tej książki uzupełnić jakimś kontekstem historycznym i tym wszystkim dookoła. Natomiast konkretnie, jeżeli chodzi o to, co wydarzyło się tego dnia, no to myślę, że tutaj naprawdę jest bardzo, bardzo szczegółowo wszystko opisane. I kolejny znak zodiaku to byk i byk to ulubiona gruba książka. Jeżeli o mnie chodzi, to pewnie wiecie, że ja nie często sięgam po jakieś bardzo grube książki. Z tego względu, że dla mnie napisanie grubej książki, która przez całe te swoje 500, 600 czy 700 stron jest angażująca, wciągająca i nieprzegadana, jest naprawdę bardzo dużym wyzwaniem. I mało która książka spełnia te moje oczekiwania w 100%, ale na pewno jednym z takich autorów, który uważam, że potrafi to robić, jest John Steinbeck. I mam tutaj Grona gniewu. To jest naprawdę absolutnie rewelacyjna książka. Też w ogóle nie czuć tej długości tutaj, bo ona jest naprawdę dosyć sporym klocem. Ona ma chyba, wydaje mi się, że około 700 stron i to takim dosyć, wiecie, małym drukiem. Także to też nie jest tak, że to jest jakaś duża czcionka i duże światło na stronie. A jednocześnie jest bardzo wciągająca, bardzo angażująca i bardzo mocno związałam się z bohaterami tej książki podczas lektury, bardzo mocno przeżywałam to, co oni. No naprawdę świetna rzecz. Także to jest zdecydowanie jedna z takich moich ulubionych grubych książek i śmiało mogę ją polecić. Bliźnięta to książka, która poprawiła mi humor. I do tej kategorii wybrałam Ryby, Melissa Broder, czyli też coś, co czytałam stosunkowo niedawno, myślę, że z 2 miesiące temu i też bardzo dużo już o tej książce na kanale mówiłam.
I chociaż jej ogólny wydźwięk jest raczej smutny niż wesoły, to jednak są tutaj takie fragmenty, przy których ja naprawdę śmiałam się pod nosem. One mnie bardzo bawiły, bardzo mnie rozśmieszał humor głównej bohaterki, taki troszkę sarkazm, ironia. Bardzo dobrze mi się to czytało. Ciężko mi wybrać taką książkę wesołą, która jest taka bardzo zabawna i której humor mnie nie drażni, tylko naprawdę mnie śmieszy. No a tutaj mimo tego, że to może nie jest wesoła książka, to jednak były takie fragmenty, przy których naprawdę miałam ochotę się roześmiać, więc myślę, że jest idealna do tej kategorii. Kolejna kategoria to Rak i jest to książka kocyk, czyli taka bardzo, bardzo, wiecie, przytulna, cozy książka. Ja bym co prawda do tej kategorii, do tego znaku zodiaku chyba dopasowała jakąś taką bardzo emocjonalną książkę, przy której bardzo właśnie się wzruszyłam, czy coś takiego. Natomiast jeżeli chodzi o taką książkę bardzo, no bardzo uroczą, bardzo rozczulającą, to też myślałam, żeby pójść tutaj w takie klasyki typu Ania z Zielonego Wzgórza, czy Dzieci z Bullerbyn, ale też przypomniałam sobie, że w ostatnim czasie czytałam kilka takich książek z gatunku cozy fantasy i jedną z takich książek, która uważam, że świetnie do tej kategorii pasuje, jest książka Necrovet. Nie mam jej w formie fizycznej, więc też Wam jej tutaj nie pokażę. Natomiast to jest książka, która rozgrywa się poniekąd w naszym świecie, ale jednocześnie w tym świecie są różne stworzenia magiczne. I nasza główna bohaterka jest techniczką weterynarii, która właśnie zajmuje się leczeniem takich magicznych istot. To znaczy, krótko mówiąc, jest to po prostu książka o weterynarii, ale do tej kliniki weterynaryjnej przychodzą przede wszystkim właśnie jakieś magiczne stworzenia, a nie takie zwykłe, wiecie, pieski, kotki, króliczki czy coś tego typu, tylko zamiast tego na przykład mantykory, czy jakieś inne feniksy i tego typu rzeczy, ale naprawdę jest to niesamowicie urocza i słodka książka, także myślę, że świetnie pasuje do tej kategorii. Lew to silny bohater albo bohaterka i to zupełnie rozumiem, bo lwy właśnie takie są, tak mi się przynajmniej wydaje. Do tej kategorii wybrałam sobie bohaterkę, myślę, że uwielbianą przez wiele osób, a jest to oczywiście Scarlett O'Hara z Przeminęła z wiatrem. Jest to tak niesamowicie silna bohaterka, która w obliczu tego, co ją w życiu spotkało i tego też, w jakich czasach żyła, naprawdę potrafiła wykazać się odwagą większą niż większość mężczyzn w tej książce. Naprawdę, no jest to... To nie jest taka, wiecie, w 100% pozytywna postać i może nie do końca wszystkie jej jakieś zachowania były godne podziwu, natomiast naprawdę odwagi i takiej siły charakteru, no zdecydowanie Scarlett nie można odmówić. Jest to, myślę, świetny przykład takiej właśnie bohaterki i jestem pewna, że Scarlett O'Hara byłaby właśnie idealnym zodiakalnym lwem. Dalej mamy pannę i tutaj też rozumiem kategorię, ponieważ jest to książka, z której dowiedziałam się czegoś nowego, a też panny są takie dla mnie rozsądne, rozważne, inteligentne, także też jak najbardziej ta kategoria mi tutaj pasuje. Jeżeli chodzi o książkę, z której dowiedziałam się czegoś nowego, to myślę, że tutaj pod tą kategorię przede wszystkim można podpiąć wszelkiego rodzaju reportaże, bo zawsze z każdego reportażu wynoszę masę nowych informacji. Jako przykład zdecydowanie mogę tutaj podać reportaż Busha, ponieważ bardzo, bardzo dużo dowiedziałam się o osobach głuchych właśnie z tej książki, ale też na przykład Wszyscy tak jeżdżą, o polskich drogach i o kierowcach, o tym jak zachowują się kierowcy i w ogóle też wszyscy uczestnicy ruchu drogowego. Także to też na pewno był taki reportaż, z którego dużo wyniosłam. Ale też reportaże Jacka Hołuba, na przykład Żeby umarło przede mną, czyli o tym, jak żyją niepełnosprawne osoby w Polsce, jak matki właściwie niepełnosprawnych dzieci nie mają absolutnie żadnej pomocy od państwa, jak wygląda ta rzeczywistość. No to też był taki naprawdę bardzo uświadamiający, bardzo ważny reportaż. Także tutaj naprawdę myślę, że pasowałby absolutnie każdy reportaż, ale właśnie jako reprezentantów wybrałam te. Waga to książka, po której przy czytaniu nie wiedziałam, co myśleć, nie wiedziałam, czy mi się podoba, czy mi się nie podoba, nie do końca potrafiłam określić, co o tych książkach sądzę. I ostatnio czytałam kilka takich książek i na przykład jedną z nich był Ogród Petry Dworzakowej, ale opowiadałam o nim już w poprzednim filmie, czyli w Rapapie z kwietnia, także odsyłam Was tam, jeżeli chcecie usłyszeć coś więcej. Ale taką książką też była na przykład Dziewczyna z kombini. To też jest taka książka, która przy pierwszym czytaniu nie do końca mi się podobała. To znaczy podobała mi się, ale nie wszystko w niej mi się podobało. Natomiast im więcej czasu od przeczytania tej książki mijało, tym bardziej widziałam te wszystkie pozytywne aspekty tej historii i to, jak właściwie inteligentna jest to książka, jak bystra jest to książka. Także naprawdę to jest jedna właśnie z tych książek, o których nie wiedziałam, co myśleć po skończeniu lektury, ale jednocześnie z czasem naprawdę moje zdanie jest bardzo pozytywne na jej temat. Taką książką, co do której wciąż nie wiem, co o niej myśleć, a minęło już myślę, że z 4-5 lat od jej przeczytania, jest Mój rok relaksu i odpoczynku Tessy Moszwek. To jest historia takiej bogatej, uprzywilejowanej dziewczyny, która postanawia na rok wyłączyć się z życia, dosłownie nie pracować, nie wychodzić nigdzie i ona właściwie przez ten rok tylko leży w domu, to jest taki, nie wiem, eksperyment. Leży w domu, bierze różnego rodzaju leki nasenne, różne takie psychotropy i to jest taka książka, co do której mam mega mieszane uczucia, bo z jednej strony ten koncept jest bardzo ciekawy i bardzo oryginalny,
Z drugiej nie do końca wiem, czy mi się to podoba, czy nie. Także no to też jest książka, myślę, idealna do tej kategorii. Skorpion to książka, która Cię zaskoczyła. I sobie myślę, że chyba negatywnie, jeżeli chodzi o Skorpiona. Żartuję oczywiście, natomiast no myślę, że Skorpion to jest taki znak owiany dosyć złą sławą, ale znam kilka Skorpionów i to są bardzo fajne osoby. I właśnie z tą kategorią miałam trochę problem. Myślę, że mogłabym Wam tutaj znowu pokazać książkę Ja, która nie poznałam mężczyzn, bo to jest książka, po której totalnie nie spodziewałam się tego, co dostałam. Myślę też, że mogłabym pokazać tutaj Ryby, bo tam też był taki plot twist, który no totalnie zmiótł mnie po prostu z planszy. Tak więc to też są książki, które do tej kategorii bardzo pasują. No ale żeby się nie powtarzać, to wybrałam tutaj książkę, no która właśnie niestety zaskoczyła mnie negatywnie. I jest to książka, którą przeczytałam ostatnio, Ten głód. To jest książka, o której jak usłyszałam, to ona mi się wydawała niesamowicie intrygująca. Dodatkowo ta okładka jest no przepiękna, naprawdę ta okładka bardzo przyciąga mój wzrok. I też słyszałam dużo o tym, że ona jest przepięknie napisana, że te opisy różnych dań, posiłków są też tutaj bardzo, bardzo piękne i bardzo takie apetyczne. Natomiast dla mnie ta książka taka nie była. Nie chcę się też rozgadywać do końca na jej temat, bo po pierwsze już o niej wspominałam w reading vlogu, a po drugie jeszcze o niej na pewno powiem w podsumowaniu tego miesiąca, w maju ją chyba skończyłam. Wydaje mi się, że jeszcze o niej nie mówiłam w podsumowaniu, także na pewno jeszcze o niej będzie. Natomiast jest to książka, która zaskoczyła mnie dosyć po prostu negatywnie, troszkę mnie rozczarowała, troszkę czego innego się po niej spodziewałam, więc też do tej kategorii mi po prostu pasowała. No i ostatnia kategoria, czyli mój znak zodiaku, strzelec, i jest to książka z wartką akcją. Tutaj też chyba bym trochę pokombinowała, dlatego że też może, że sama jestem strzelcem i znam siebie i też uważam, że strzelec ma dużo więcej różnych cech, natomiast rozumiem, że to też były te takie najbardziej oczywiste, od razu kojarzące się z danym znakiem zodiaku. Jeżeli chodzi o książki z wartką akcją, to z jakiegoś powodu przede wszystkim kojarzą mi się z fantastyką młodzieżową, natomiast ja takich książek za dużo nie czytam, więc też miałam trochę problem z tym, co by tutaj wybrać. Bo generalnie większość książek, które ja czytam, no nie stoi fabułą, umówmy się, to znaczy nie stoi wartką fabułą, tam nie ma jakoś bardzo dużo akcji. Ale pomyślałam o thrillerach, bo jednak z tych książek, które czytam, to są takie książki, w których wydaje mi się dzieje się najwięcej i ta akcja jest rzeczywiście taka najbardziej wartka. I wybrałam tutaj Pod kluczem Roofware, czyli thriller, troszkę taki zahaczający nawet momentami o horror, powiedziałabym, który bardzo, bardzo mi się podobał. I rzeczywiście tutaj działo się na tyle dużo, że ja cały czas czytałam po prostu z wypiekami na twarzy, byłam ciekawa, co się wydarzy dalej, byłam bardzo, bardzo w tę fabułę zaangażowana. Podobne emocje wywarła we mnie Pomoc domowa, Freddy McFadden chyba, o ile się nie mylę. Natomiast Pod kluczem podobało mi się troszkę bardziej, więc właśnie tę książkę zdecydowałam się tutaj pokazać. To by było na tyle, wszystkie 12 znaków zodiaku. Dajcie koniecznie znać, jakie książki Wy dopasowalibyście do danych kategorii, albo jak te kategorie byście może zmienili właśnie pod kątem konkretnego znaku zodiaku. Bardzo jestem ciekawa Waszych odpowiedzi. Agnieszce gratuluję i dziękuję jednocześnie za stworzenie tego tagu. Bardzo przyjemnie mi się go nagrywało. No i właściwie w tym filmie to by było na tyle, także bardzo Wam dziękuję za obejrzenie go do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!